bardzo, powiedziałbym, ambitny cel, że chcemy, aby panel wiatrowy kosztował dokładnie tyle, ile fotowoltaika. Czyli jeżeli ktoś zainwestuje sobie 20 tysięcy w instalację fotowoltaiczną, to w zasadzie nie ma dla tej osoby znaczenia, czy kupi sobie fotowoltaikę, czy panel wiatrowy, bo roczny uzysk energii będzie zbliżony, więc zwrot z inwestycji tak samo będzie bardzo zbliżony. Taki jest nasz cel. Więc powiem wam troszkę więcej o panelu wiatrowym, bo jest to na powierzchni, tak patrząc z góry, jest to proste urządzenie. Składa się z trzech takich głównych modułów. Są to pionowe wirniki i one są po prostu ułożone jak sztachety w płocie. Każdy taki wirnik, taka turbina, ma pod spodem podczepioną prądnicę, tak zwaną mikroprądnicę. I wszystko to jest zmontowane do dolnej szyny belki montażowej. I to wszystko. I panel wiatrowy może służyć jako ogrodzenie, tak jak widzicie, może być zainstalowane absolutnie wszędzie, jako ogrodzenie domu, fabryki. W każdym miejscu jest w stanie w zasadzie produkować energię. I co więcej o panelu wiatrowym, panel wiatrowy też odpowiada na 8 z kilkudziesięciu wyzwań zdefiniowanych przez ONZ.